Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża Aleja Legionów 120A. Najwięcej to ja mogę panu powiedzieć o Gełczyniaku, bo tam miało być zgrupowanie, które miało odbić więźniów w Łomży. I ja tam byłem w Gełczyniaku, to znaczy w Lesie Gełczyńskim i tam znam te sprawy. No. To proszę powiedzieć. No to wie pan, było przygotowanie, ale już Niemcy wcześniej obtoczyli, panie przygotowali tak, że za czym to zgrupowanie tam się zebrało, to już Niemcy zaatakowali już, bo to wtedy że cała dywizja ta niemiecka obtoczyła i efekt to był taki, że 18 partyzantów zginęło, panie, zabili 18, no. Proszę pana, na Czerwonym Boże to są mało znane, dlatego że no nie doceniali, bo tam na Grajewie i innym, wie pan, to już tam było większe zgrupowanie, ale w efekcie to było tak, że i na Czerwonym Boże więcej zginęło jak w Grajewie i tutaj to było naprawdę już takie przygotowanie dobre było, z myślą iść na wsparcie Powstania Warszawskiego. To było przygotowanie tu na Czerwonym Boże, no. Ale z początku to było, plan był taki, żeby odbić więźniów w Łomży. Takie to było założenie. A że nie wyszło, no to no nie wyszło, no. No bo Niemcy się kapnęli, całą dywizję, kurna, z frontu, która szła, zatrzymali. Otoczyli i zniszczyli partyzantów, no. Nie było lądu na jednego partyzanta, to było ze 100 Niemców, to jak on mógł drgnąć? Nie zniszczyli, tylko stoczyli bój. Nie no, to bój bojem, ale jak można stoczyć bój, jak na jednego partyzanta 100 Niemców przypadało, no to nie było mowy, to nie było lądu, no. Z mojej kompanii, do której należałem, Szumowo, która wchodziła w skład obwodu Zambrowskiego, wyznaczony był pluton jeden, który brał udział. Więc nie zostałem zmobilizowany do brania udziału, jednak obserwowałem cały czas przebieg tej walki i obserwowaliśmy, jak oni otaczali tutaj te drogi dojazdowe do Czerwonego Boru, no i dawało się znać tym przebywającym oddziałom, gdzie, w jakim kierunku mogą, bo oni się wycofywali, gdzie się mogą wycofywać, żeby jak najmniejsze straty zostały poniesione. No, to moim zadaniem było to do wykonania. Z tego co widzę, to dalej pan to przeżywa bardzo mocno. No to pamiętny to był dzień, bo to był ranek, godzina gdzieś 5, 23 czerwca, jak obtaczali tutaj samochody już z wojskiem niemieckim, z żandarmerią i innymi jednostkami, formacjami, otaczali ten Czerwony Bór. Więc wrażenie to było ogromne, że tam jest masa kolegów i na pewno stoczy się bój. No i dzięki, prawda, sprawności dowódczej, wycofało się dość sporo, tak moje strony, gdzie ja pochodzę z miejscowości Ostróżny, wycofał się oddział, pododdział Ewarysta, porucznika, bez żadnych strat. Także daliśmy mu przejście, gdzie było najmniej Niemców, najmniejsze zgrupowanie. O, i w ten sposób, prawda, dawaliśmy możliwość, żeby jak najmniej naszych kolegów zginęło. Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża Aleja Legionów 120A.